Aida Płochacz-Niemiecki dołączyła do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Suczka w pierwszych dniach pokazała, że jest specjalistką do wyszukiwania zapachów narkotykowych. Jak już informowaliśmy, wspierając policjantów w działaniach wymierzonych w przestępczość narkotykową, kilka dni temu wytropiła ponad 370 gramów narkotyków. Jej opiekunem jest aspirant Piotr Dębiński, który od niemal 10 lat jest przewodnikiem psów służbowych. Policjant i jego czworonożny przyjaciel ukończyli specjalne szkolenie. Trafiła od hodowcy z Radomia, który jest miłośnikiem tej rasy. Aida w tej chwili ma dokładnie 1,5 roku. No i trafiła na szkołę policji, jak miała dokładnie rok i 2 dni. Dokładnie. W szkole się nauczyła wykrywania zapachów narkotyków. Jest 5 podstawowych zapachów narkotyków. No i pod tym kątem, w związku z tym, że to jest rasa, która bardzo lubi pracować nosem i bardzo dobrze pracuje nosem, dlatego została właśnie wyselekcjonowana pod tym kątem. No i tych zapachów uczyliśmy się przez 4,5 miesiąca. Tak, w tej chwili to jest jedyny płochacz niemiecki w Polsce. Bardzo lubi pracować. No i tak jak Państwo widzicie, no za piłeczkę zrobiłaby naprawdę wszystko. Jest psem upartym. Może, no i w dobrym i w złym słowa tego znaczeniu, ponieważ upór w pracy bardzo pomaga, no bo jeśli nie ociągnie, aż osiągnie swój cel, do tej chwili pracuje. No a już w domu to ten upór nie byłby tak bardzo potrzebny, ale jest. To jest miłość, to nie jest przyjaźń. Ktoś jak cokolwiek wie o psach i zna taką zachowania psów, no to po godzinie spędzenia czasu ze mną i z psem i od razu widać, jak ten pies, no ona jest ode mnie wręcz uzależniona. Wszędzie, nawet w domu, tam gdzie ja chodzę, to ona chodzi za mną. Psy służbowe pełnią w policji bardzo ważną rolę. Patrolują ulice, biorą udział w interwencjach i zabezpieczaniu imprez masowych. Zatrzymują też groźnych przestępców i szukają osób zaginionych. Mają umiejętności, których ludziom brakuje, a które potrzebne są w pracy policyjnej. Wyszukują zapachy ładunków wybuchowych, narkotyków i broni. Potrafią też wyszukać zapach zwłok ludzkich na lądzie i w wodzie. Psy służbowe muszą być w gotowości każdego dnia, często pracując w ekstremalnych warunkach. W suwalskiej komendzie pracuje 11 psów. Aida jest jedynym płochaczem niemieckim w polskiej policji, mówi komisarz Eliza Sawko, oficer prasowy suwalskich policjantów. Niezwykle są psy potrzebne w służbie policji, gdyż mają bardziej rozwinięty, zwłaszcza zapach węchu, który właśnie pomaga nam, wspiera policjantów podczas ich zadań. Psy patrolują ulice w Suwałkach, pomagają w wyszukiwaniu zapachów narkotyków, wyszukiwaniu zapachów ładunków wybuchowych, także jak najbardziej są potrzebne w policji. W tej chwili w naszej jednostce mamy 11 psów służbowych. W większości są to rasy owczarek niemiecki i belgijski. Mamy jednego owczarka też holenderskiego i właśnie jedynego w polskiej policji płochacza niemieckiego. 2 psy są od wyszukiwania narkotyków, właśnie jednym z nich jest Aida. Wspierała jedno z przeszukań policjantów, gdzie znalazła w meblach i w akwarium narkotyki. Policjantowi być może trudno byłoby to znaleźć, ponieważ były doskonale ukryte, natomiast dla nosa Aidy nie było to zbyt dobre ukrycie. Radio.